Zobaczymy, jak się ma to nagłośnienie. Włosy piękne. Don Massimo. Każdy Polak w Polsce. Ja? Nie, ja no co ty, nie oglądałem 365 dni. Ja takich filmów nie oglądam w ogóle. 50 twarzy Greya? Nie, takich rzeczy nie oglądam. Więc ja też. Wcale tego nie oglądałam. Ale kochani, już pomijając tą dysputę na temat 365 dni, do czego dążę to, że na temat urody Don Massimo nie dyskutujemy. I tutaj nikt mi nie powie, że nie chce na niego patrzeć. Kto uważa, że Don Massimo jest brzydki? Proszę, proszę cię. Proszę, no powiedz, kto tak uważa. Zmierzając w kierunku sedna tego filmu, nie dyskutujemy o urodzie, ale chciałam tylko powiedzieć, że to nie podlega dyskusji, dlatego na pewno będzie nam przyjemnie słuchać. I trochę to jest taki, wiecie, efekt halo. Efekt aureoli, że nam się tak wydaje, że jak ktoś jest ładny, to od razu, że jest też dobry i że jest uzdolniony, nie? Macie też tak? W sensie to było pytanie retoryczne, bo każdy tak ma. To jest psychologicznie udowodniony efekt. Efekt aureoli. Jeżeli ktoś jest ładny, to od razu przypisujemy mu cechy pozytywne. Dobroć, sprawiedliwość, odpowiedzialność, uzdolnienia, talenty, umiejętności. No więc teraz chcemy rozważyć, czy Don Massimo potrafi śpiewać, a nie tylko wyglądać. Dobra, Gosia chill, przechodzimy do słuchania, a nie oglądania. To jest chyba, chociaż nie wiem, czy tak potrafię. Ale wiesz, ja wolę blondynów, o co w ogóle mi chodzi? Nieważne. I don't wanna keep you waiting, that's what you're blaming on me. You're just giving me your secrets, and I want it too. 'Cause these ones are new, baby, and it's only true. Yeah, I'm gonna feel it so strong. This is making me alive. We don't even have to say goodbye. I'm wanting you, yeah, yeah. This is making me alive. We don't even have to say it. On ma taki, taki specyficzny sposób rzucenia dźwięku z takiego jakby zaparcia trochę. O, to było na wydechu. Super. Even if I wanna play this, that's what you're expecting from me. Yeah. Yeah. I don't ever let you worry, and this they'll melt you. Ten miny jeszcze. I'm gonna feel it so strong. This is making me alive. We don't even have to say goodbye. Okay, on jest sexy w tym wszystkim. W sensie, on tworzy taką prezencję. Taką, o, że on nie mógłby inaczej śpiewać. Gdyby śpiewał jak panienka, to byłoby kiepskie. To by zaburzyło nam bardzo odbiór jego osoby. O, o, o! To było takie mocne, nie? Brawo, Gosia. Komentarz godny wokal coacha. To było takie mocne, nie? Nice, okej. Okay. Dobra, to była pierwsza piosenka. To, co mówiłam z tym takim jakby, takim zaparciem. On tak jakby się na ten dźwięk tak rzuca trochę. Dość siłowo, natomiast to nigdy nie jest zaciśnięte na tyle, żeby to nie mogło zadziałać. Tu jest jakby bardzo ważny balans pomiędzy zwarciem fałdek, które u niego jest dość konkretne, dużo rejestru piersiowego, dużo tej takiej naturalnej, autentycznej mocy rejestru piersiowego. Natomiast w tym wszystkim daje też bardzo dużo powietrza, żeby zrekompensować, żeby zbalansować trochę. Gdyby dał mniej powietrza, dźwięk by nie wyszedł w ogóle, byłby totalnie zaciśnięty. Myślę, że takie coś jest spoko, ale nie wiem, czy on by tak potrafił w trasę koncertową pojechać z takim stylem śpiewania. Takie coś jest fajne na płytę na przykład, albo na taki występ dwie piosenki. Potem ciało może być po prostu bardzo, bardzo zmęczone i fałdy narażone w ten sposób na dużo ciśnienia przez cały czas. Bo on też nie robi tego co jakiś czas, tylko on tak po prostu śpiewa.
no mogą być po prostu dość, no zmęczone po prostu. Natomiast nie widziałam w jego ramionach, żeby było jakieś napięcie. Tutaj był raczej właśnie rozluźniony i wszystko szło z dołu, więc to jest raczej okej. Okay. Hard for me. Telling me I'm free to go, but I'm addicted to you. It's a lie, it's a lie, it's a lie. O, potrafię lekko, nice. When you're not here, you're alone, and you walk by your own. Don't you lie, don't you lie, and I think you should know that I won't let go. It was like a million times. I'm singing a lullaby, and I think you should know that I won't let you go. I thought that it was enough. Jest tylko taka jedna rzecz. Tam było to go. Nie miał tego go, tylko miał go, napiętą żuchwę. To jest jedna z takich rzeczy, które mogą jakby tylko nabudowywać to napięcie i tylko jeszcze jakby dokładać do pieca w tej ilości ciśnienia na twarzy, w dźwięku, w całym aparacie mowy. Gdyby poluzował żuchwę, myślę, że jakaś część tego napięcia by odeszła. Teraz, czy on to by chciał zrobić, żeby było mu łatwiej, czy on właśnie woli to brzmienie, które ma? To już nie jest jakby moja rola, żeby tutaj mówić, co on woli. Zobaczcie te go. That I won't let you go. I thought that it was enough, but I don't wanna say goodbye, and I think you should know. Okay, tu nie było teraz widać, ale ten sam dźwięk był. Say też było napięte. Doesn't matter for you. You. You're alive. Ale jest fajne w tym wszystkim. Every time you wanna walk the door, I don't blame you. I don't blame you. And I think you should know that I won't let go. O, to było lepiej otwarte. Times, super. And I think you should know. Napięte. Let you go. Napięte. I thought that it was enough. To opuszczone. Say goodbye, and I think you should know. To było fajne distortion. It's hard for me, hard for me, hard for me, yeah. It's hard for me, hard for me, hard for me, yeah. It's hard for me. Ale on bardzo fajny ma ten angielski też w ogóle. Taki fajny zrobili jakby mashup tego. Chyba, że to skleili. Tego brzmienia, tego co Kaleo ma naturalnie też. Fajne. Dobra. Tak, ma też te góry, a potem wraca i robi. Yeah. Każdy górny dźwięk jest z pomocą jednak ciała. Że tutaj coś się dzieje na twarzy, zawsze jest jakiś dodatkowy ruch. Może też ekspresja. Teraz, nie? Mamy to skrzywienie twarzy. Potem jest niżej i jest większy relaks. I to się powtarza dosyć często. A, fajnie wygląda. Yeah. Dobra, nie ma, ja się spokojnie. We go.
O, muszę to pokazać moim bratu. Dawid, masz nowego role model. Te E były nagle bardzo napięte. No, dobre! Okej, ja mam wrażenie, że on to naprawdę mega czuje. Chyba, że on tak super gra, bo jest aktorem, nie? Ale nie, myślę, że on to czuje. Okej, to już były krzyki, to już nie było dobre. Tak, ja też nie słyszę napiętej krtani na zasadzie podniesionej. On tutaj nie ma za bardzo tego. Może na najwyższych dźwiękach, kiedy tam krzyknął kilka razy. O! O, to było fajne. Patrzcie, zmniejszył ilość siły, więc mógł też zmniejszyć ilość powietrza. I był super dźwięk. Okej. Powiem, był zrobić mic drop. Ale nie zrobił i w sumie dobrze, bo trzeba szanować sprzęt. Powiem wam szczerze, ja nie jestem specjalistą od efektów takich ekstremalnych typu distortion, jakiś growling, rattle czy inne po prostu różne typy, mnóstwo jest ich. Nie jestem specjalistą, więc też nie umiem dobrze rozpoznawać. Staram się jak mogę. Mam wrażenie, że on sobie radzi dobrze. Na zasadzie zawsze rekompensuje każde napięcie zwiększoną ilością powietrza, żeby zbalansować. I może faktycznie to jest dużo, czasami więcej zmęczenia niż trzeba by było. Ale włącza też tłęk, włącza ten taki przydźwięk. Dużo tej intensywności, ja też mam tego dużo w głosie, to jest coś, co się przebija bardzo. I on to też włączał razem z jakimś distortion często, żeby właśnie jeszcze zwiększyć siłę tego efektu, żeby jeszcze wzmocnić tą drażliwość tego dźwięku. Więc tak jak mówię, nie jestem 100% pewna, że wszystko było świetnie, ale to co słyszałam, to w większości było dobre. Były momenty, że faktycznie coś tam mu się za bardzo zacisnęło, że nie dał tej przestrzeni, że krtań gdzieś tam pod koniec, te krzyki takie trochę krzyczące dźwięki, to myślę, że krtań była za wysoko, ale w większości przypadków radził sobie. Nie widziałam tutaj, żeby szyja była napięta, także było w miarę spoko. Miał właśnie raczej wszystko właśnie obniżone, tak jakby rozszerzone w szyi, tak jakby szeroka szyja, krtań trochę niżej. Na pewno wyślę ten film do osób, które znają się na technikach ekstremalnych i zapytam, co one słyszą. Czy tak jak ja słyszą, że większość była w porządku, czy może coś innego słyszą. Podsumowując film, konkluduję, że Don Massimo potrafi śpiewać i robi to naprawdę fajnie. Jest przy tym bardzo atrakcyjny. Kochani, po więcej informacji o technice wokalnej, emisji głosu, tak, bo o tym cały ten kanał jest, zapraszam na grupę na Facebooku, tam są live'y w każdy poniedziałek o godzinie 21. Można zadać pytanie, dowiedzieć się ciekawych rzeczy. Oprócz tego oczywiście polecam swoją stronę gosiascala.com z poradnikiem PDF 10 błędów, które popełniasz podczas śpiewania, do pobrania dla Ciebie, do przeczytania i wykoncypowania, co Ty tam robisz źle i co trzeba zrobić, żeby było dobrze. I oprócz tego jeszcze mam Patronite'a i tam możesz załapać się na analizę głosu, więc też serdecznie zapraszam. I jeszcze mam oczywiście Instagrama i fanpage'a i TikToka. I tym właśnie kończę ten film. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Buziaczki, pa, pa!